We have the technology to allow every financial institution on the planet to settle with every other financial institution in a compatible jurisdiction in any asset in seconds for less than a penny. Just think about this. Anyone who's made a payment knows that we're nowhere near that today. But imagine every financial institution settling with every other financial institution in seconds for less than a penny, any asset. That's fundamentally transformative. We have the technology to do it. Now we just need to figure out how to drive the adoption. And of course, there's all the challenges with there's incumbents, there's regulation, there's inertia, you know, there's the big players who are really trying to defend, you know, if you're one of the largest banks in the world, you want to push pause or stop on technology, you know, because you're in the lead. So of course, like, you know, you say you love technology, but obviously, you know, you wish you could stop it. So witam serdecznie Valor Family i nowych gości. Mam nadzieję, że mieliście fantastyczny dzień. Dzisiaj tylko krótki szorcik, bo według mnie to bardzo ważna informacja. Sprawa numer 1. UN, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ich głównej siedzibie, uwaga, czytamy. Zobacz naszą doradczynię NS Napinai, adwokat Sądu Najwyższego w siedzibie ONZ, w jej wystąpieniu w Komitecie ONZ do spraw przeciwdziałania przestępstwom, cyberprzestępstwom związanym z ICT. Co to jest ICT? Już wam tłumaczę. Jest to Information and Communication Technology, określenie sektora, który zajmuje się produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych, a także towarzyszących im usług. Pod tym pojęciem można również rozumieć gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Obecnie ICT, czyli Information and Communication Technology, uznaje się za jedną z ważniejszych gałęzi ICT. Pokazuję wam to, bo uważam, że to jest jedna z dwóch petard, które chcę wam przed chwilą właśnie pokazać. XRP Ledger Foundation z dumą zauważa, że odwołuje się do ciągłego korzystania z narzędzi kryminalistycznych do zwalczania przestępstw finansowych w XRP Ledger. Chcę wam puścić ten klip przetłumaczony dla was. Where ICT can be used to combat crime is of this Estonia-based non-profit organization called XRP Ledger Foundation, which has used blockchain and AI to identify and to warn users about financial crimes using XRP Ledger. Jeżeli takie rzeczy pojawiają się już w ONZ-cie o XRP Ledger Foundation, to jest, jak dla mnie, oczywiście istna petarda. I druga petarda, to wszystko jest sprzed kilku godzin, więc musiałem wam nagrać takiego shorta. Stabilnie jest pod Stable, czyli ta firma, jest podekscytowana współpracą z Ripple w zakresie wsparcia technicznego, aby uruchomić, uwaga, nasze stable coiny jako USD w XRP, 10-letni blockchain zaprojektowany w celu umożliwienia rozliczenia płynności aktywów tokenizowanych. No i wchodzimy sobie, proszę uprzejmie, stable, nie wiem jak to się czyta, wspiera stablecoiny, nie jeden stablecoin, stablecoiny wybijane w XRP Ledger. Patrzymy, 1 września, czyli dzisiaj. Stable, dostawca infrastruktury płatniczej Web3 z siedzibą w Seattle, ogłosił dzisiaj, że stablecoiny, stable USD, czyli USDS, zostanie wyemitowany na XRP Ledger, czyli XRPL, 10-letnim blockchainie najlepiej nadającym się do rozliczenia i płynności tokenizowanych aktywów na dużą skalę. Ripple, czyli lider korporacyjnych rozwiązań blockchain i rozwiązań kryptograficznych, zapewni Stable wsparcie techniczne niezbędne do integracji USDS, czyli tego stablecoina USD, na XRP Ledger. USDS to wielołańcuchowy, wspierany przez świat stablecoin, stworzony przez firmę Stable, która współpracuje z regulowanymi, teraz uwaga, która współpracuje z regulowanymi przez USA firmami powierniczymi i wykwalifikowanymi powiernikami. Każdy token USDS jest w pełni zabezpieczony w stosunku 1 do 1 USD na depozytach bankowych na rzecz posiadaczy USDS. Tak, pamiętajmy, że to jest jeden, a tu jest mowa o kilku, tak, o stablecoinach, nie o jednym stablecoinie. Integracja Stable przez XRP Ledger wesprze uruchomienie USDS pod oznaczeniem
USD na XRP Ledger, przenosząc pierwszy stablecoin zgodny z przepisami do ultraszybkiego, taniego i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla publicznego łańcucha bloków zbudowanych do płatności. To jest po prostu petarda. Jeszcze raz. Pierwszy stablecoin zgodny z przepisami do ultraszybkiego, taniego i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla publicznego łańcucha bloków zbudowanych do płatności. Myśmy na to czekali. USDS otworzy rampę fiat połączoną bezpośrednio z rachunkami bankowymi użytkowników końcowych. Dzięki partnerstwu z amerykańskimi instytucjami finansowymi Stable może wprowadzać osoby i firmy z ponad 200 krajów i umożliwiać im bicie odkupowania USDS w XRP Ledger przy użyciu tradycyjnych metod płatności, takich jak przelewy bankowe, karty kredytowe, debetowe itd. Cory Huang, dyrektor generalny Stable, powiedział: jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z Ripple i wsparciem naszej bramy Fiat to Stablecoin na XRP Ledger za pośrednictwem USDS. Zgodność z przepisami, przejrzystość, bezpieczeństwo zawsze były głównymi priorytetami Stable i czekamy na więcej z tych korzyści dla społeczności Ledger XRP. Do tej pory Stable rozszerzył się na ponad 10 sieci blockchain, w tym VeChain, Tezos, Harmony i Polymesh. Będąc niezależnym od blockchain, firma stała się jedyną na świecie fiat bramą z dostępem stablecoin do powstających ekosystemów blockchain. Pomogło to również Stable przyciągnąć 5 milionów dolarów inwestycji od czołowych inwestorów kryptograficznych, takich jak Morgan Creek Capital i dyrektor generalny Cream Labs i VeChain w ostatniej rundzie finansowania. Sam Stable USD, czyli USDS, to stabilny dolar amerykański z wieloma blockchainami wspierany przez USD, czyli dolar amerykańskiego, na rzecz posiadaczy tokenów USDS. Stable współpracuje z Prime Trust, amerykańską firmą powierniczą i wykwalifikowanym powiernikiem. Każdy token może zostać wymieniony w stosunku 1 do 1 na dolara przez użytkownika zweryfikowanego przez KYC. Cohen and Corporation zapewnia comiesięczne zaświadczenia w celu zachowania przejrzystości i zapewnienia, że przez cały czas 100% jest zabezpieczone USD dla USDS, tak to powinno być. No jest mały błąd. Stable jest dostawcą infrastruktury płatniczej Web3 i zarejestrowanym FinCEN MSB. To jest ich strona, FinCEN MSB, Financial Crimes Enforcement Network, czyli taka sieć walcząca z, jak to nazwać, z no, przekrętami finansowymi. I co ona robi? FinCEN to biuro Departamentu Skarbu USA. To też nas powinno bardzo interesować. Dyrektor jest powołany przez sekretarza Skarbu Państwa i podlega podsekretarzowi Skarbu do spraw terroryzmu i wywiadu finansowego. Misją FinCEN jest ochrona systemu finansowego przed nielegalnym wykorzystaniem i zwalczaniem prania pieniędzy oraz promowanie bezpieczeństwa narodowego poprzez gromadzenie, analizę, rozpowszechnianie informacji finansowych oraz strategiczne wykorzystanie władz finansowych. FinCEN realizuje swoją misję poprzez odbieranie i przechowywanie danych o transakcjach finansowych, analizowanie i rozpowszechnianie tych danych do celów egzekwowania prawa oraz budowanie globalnej współpracy z organizacjami partnerskimi w innych krajach oraz z organami międzynarodowymi. Jest tu mowa jeszcze o Patriot Act z 2001 roku, czyli sprawuje funkcje regulacyjne przede wszystkim na podstawie właśnie ustawy o raportowaniu waluty i transakcji finansowych z 1970 roku, zmienionej, tak jak mówiłem, o Patriot Act oraz innych przepisów, których ramy prawne są powszechnie określane jako ustawa o tajemnicy bankowej. BSA jest pierwszym i najbardziej wszechstronnym federalnym statutem przeciwdziałającym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czyli to, o co im chodzi. Krótko mówiąc, upoważnia sekretarza Skarbu Państwa do wydawania rozporządzeń zobowiązujących banki i instytucje finansowe do podjęcia szeregu środków ostrożności przeciwko przestępczości finansowej, w tym ustanowienia programów przeciwdziałania praniu pieniędzy i składania zgłoszeń, które zostały uznane za w wysokim stopniu przydatności w śledztwach i postępowaniach karnych, podatkowych, regulacyjnych oraz pewne sprawy wywiadowcze, antyterrorystyczne. No tutaj możemy się troszeczkę bać, tak? Bo wiadomo, że no, Patriot Act wcale nie był dobrym aktem, o tak to nazwijmy. Czym się zajmuje? Aby wypełnić swoje obowiązki w zakresie wykrywania i rozstraszania przestępstw finansowych, wydaje i interpretuje przepisy ustawowe, no miejmy nadzieję, że to wyjdzie, wspiera i egzekwuje przestrzeganie tych przepisów, no standardowo, obsługuje, koordynuje, analizuje dane dotyczące funkcji sprawdzania zgodności przekazywanych innym federalnym organom regulacyjnym, niekoniecznie mi się to podoba, zarządza gromadzeniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną danych złożonych zgodnie z wymogami sprawozdawczości FinCEN. No jeżeli to jest dobra instytucja, to fajnie, jeżeli nie jest to dobra instytucja, to mamy przerąbane.
utrzymuje ogólnorządową usługę dostępu do danych i sieci użytkowników o pokrywających się zainteresowaniach, wspiera dochodzenia, ścigania organów ścigania, syntetyzuje dane w celu rekomendowania wewnętrznej i zewnętrznej alokacji zasobów do obszarów o największym ryzyku przestępczości finansowej. Miejmy nadzieję, że faktycznie skupią się na tych, których trzeba ścigać, a nie na retailersach, żeby ich udupić. Dzieli się informacjami i koordynuje z odpowiednikami zagranicznych jednostek wywiadu w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeprowadza analizy w celu wsparcia decydentów, organy ścigania, organy regulacyjne, wywiadowcze itd. itd. No, miejmy nadzieję, że nie jest to tylko początek do tego, co ostatnio RSI zrobiło, także zatrudniło chyba 87 tysięcy ludzi z IRS-u do egzekwowania przepisów podatkowych. No miejmy nadzieję, że w tą stronę nie pójdziemy. Firma specjalizuje się w dostarczaniu bramek fiat, multi-chain stablecoinów i cross-chain bridge, czyli mostów, no, cross-chainów pomiędzy różnymi blockchainami użytkownikom aplikacji Web3. Misją Stable jest zasilenie kolejnej dekady miliardów użytkowników Web3 zgodną z przepisami infrastrukturą płatniczą zarówno w rozwiniętych, jak i powstających ekosystemach blockchain. Nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł na ich stronę i nie popatrzył, co to w ogóle jest, tak? Misja. Nasza misja jest zapewnienie szybkości, bezpieczeństwa, przejrzystości i niskich kosztów transakcyjnych gospodarki cyfrowej w każdej firmie poprzez platformę usług finansowych opartą na blockchain, stablecoin i API Open Finance, czyli łączenie pieniędzy ze świata realnego do gospodarek cyfrowych. On stable miał być takim łącznikiem pomiędzy zdecentralizowanymi finansami i tymi aktualnie trade finansami, które aktualnie są. Gospodarka już przechodzi na podłoże cyfrowe. Digitalizacja płatności, oszczędności i usług finansowych, blockchain jest nieunikniona. Jesteśmy tutaj, aby pomóc firmom przyspieszyć ten proces i zarządzać nim. Bardzo fajnie to jest nawet opisane. Taka fajna stronka, tylko trochę błaha, dlatego trochę mi to śmierdoli z daleka, ale no czytamy. Tokenizacja przedsiębiorstw. Uruchom własną markę cyfrowej waluty lub tokenizuj rzeczywiste zasoby. Stabilne przedsiębiorstwo umożliwia przenoszenie wartości ze świata rzeczywistego do gospodarki cyfrowej. Inteligentne kontrakty stable współdziałają z sygnałami naszych regulowanych partnerów, aby wybić, wypalić tokeny w różnych łańcuchach bloków, które są zgodne i można je wymieniać na zabezpieczenia bazowe. Nie wiem, co to są te zabezpieczenia bazowe tutaj. Zastrzeżona technologia stable umożliwia naszym regulowanym partnerom łączenie ich istniejącej infrastruktury poza łańcuchem z różnymi sieciami blockchain. Zabezpieczenia są utrzymywane w zaufaniu przez naszych regulowanych partnerów. Zabezpieczenia w dolarach amerykańskich jest przechowane na rachunkach bankowych ubezpieczonych przez FDIC za pośrednictwem Prime Trust. Okazuje się, że takie FDIC to faktycznie istnieje. Jest to rządowa pucha FDIC.gov, Federalna Korporacja Ubezpieczenia Depozytów. Niezależna agencja stworzona przez Kongres w celu utrzymania stabilności i publicznego zaufania do krajowego systemu finansowego. No dość ciekawe. Dowiedz się więcej o misji i tak dalej. O nas, możemy jeszcze przeczytać o nas na przykład, tak, żeby nikt mi tu nie zarzucił, że coś pominąłem. Ale tu strasznie nie chcę wejść, mega nieprzyjemne to jest. No i mamy tutaj, co można tokenizować. Jak wiecie, ja jestem zdania, że stokenizować można praktycznie wszystko, nawet chleb w sklepie. Ale tak, oni tutaj piszą waluty, surowce oraz inne aktywa. Konkurencyjne ceny, szybka dostawa, wszystko w jednym, zgodny, czyli regulowany powiernik administrujący wirtualną walutą wymienianą z siedzibą USA Prime Trust. No i to jest, co mi się bardzo podoba, tak? Rozliczaj transakcje dla dowolnej klasy aktywów natychmiast i bezpiecznie. API rozrachunku Prime Trust umożliwia rozliczanie środków i aktywów z kontrahentami w czasie rzeczywistym, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Rozliczenie wielu aktywów, czyli obsługujemy natychmiastowe planowanie rozliczeń walut fiducjarnych i kryptowalut, a także aktywów tradycyjnych i cyfrowych. Transakcje prywatne, brak ryzyka kontrahenta. Jesteśmy infrastrukturą rozliczeniową stojącą za największymi giełdami kryptograficznymi, biurami OTC, zarządzającymi aktywami i animatorami rynku, co oznacza, że masz dostęp do partnerów, których potrzebujesz, kiedy ich potrzebujesz i tak dalej. Rozliczanie jednostronne, dwustronne, zamiana księgi poza łańcuchem, niezależne od zasobów. No, mega, mega ciekawe. Muszę się troszeczkę bliżej temu przyjrzeć. Jeśli chodzi o samych, jeszcze wracamy do FDIC, tak? Program ochrony prywatności, plany strategiczne, raporty finansowe i tak dalej. No ale jak wejdziemy sobie, kto tym zarządza, no to mamy Board of Directors i mamy tak, Wakat jako wiceprzewodniczący, Martin Grunberg, jego, udało mi się go znaleźć. Problem w tym jest taki, że on nie ma żadnego doświadczenia, tak? Chairman tak, w FDIC, a tego drugiego pana, Michael Hu, nie znalazłem. A jeszcze sprawdzimy Rachid Kopra.
Nie, no nie ma opcji. Nie znajdę tego pana. Czy to jest ten sam pan? No, śmiem wątpić. Nie, raczej nie. No ale sprawdźmy go, bo najbardziej to z nich wszystkich podobny. Gdzie on był? Godrej, nie wiem co to jest. Weinershut, Assembly, Senior Manager. No nie. Tego wam nie pokażę. Wejdziemy sobie, bo on jest tutaj dyrektorem CFPB. Nie wiem co to jest za organizacja, ale już wam mówię. Consumer, czyli taki amerykańska agencja zajmująca się ochroną praw konsumentów. To jest dość ciekawa sprawa. CFPB jest utrzymywane przez system rezerwy federalnej, czyli no, coś tutaj się może dziać. Może tutaj będzie. No coś tu o nim jest, ale nie za dużo. No nie powiem wam, zróbcie swój własny research, ja to robię tylko na szybko, żeby wam pokazać, co tutaj się właściwie stało, bo dla mnie to jest petarda, jeśli faktycznie to wszystko jest legitne i fajne, tak, to może być petarda o niewiarygodnym znaczeniu na przyszłość, tak? I tyle mam do powiedzenia. Jeszcze coś miałem pokazać. Jest coś takiego jak Stable Prime, takie konto. Konto bez granic dla innowatorów firm XXI wieku. Konto bez granic, trzymaj dolary i kryptowaluty, w tym stablecoiny. Wysyłaj, odbieraj pieniądze z użytkownikami stablecoin w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. No, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Kryptowaluty, pewnictwo USD, ubezpieczenie FDIC, to przed chwilą mówiłem. Bezpieczne przechowywanie, przelewy płatności bez granic, fiat na rampie, wsparcie KYC dla ponad 200 krajów, interfejs stablecoin, handel kryptowalutami i stablecoinami, most tokenów, czyli bridge, o proszę bardzo, to ciekawostka, obsługa SDK i API, jak ktoś nie wie co to jest SDK, SDK to jest, już wam mówię, zintegrowane pakiety narzędzi programowych, które pomagają programistom opracowywać rozwiązania blockchain. No, takie sobie coś. Proste, ciesz się, otwórz dziś. No dobra, wejdziemy sobie, jeszcze zobaczymy ten krótki filmik od początku. Pewnie będzie po angielsku, ale lecimy. Stable Prime. Digital Asset Account bez granic. Czyli konta walut cyfrowych bez granic. Kustodii, czyli przechowywanie asetów. Oczywiście depozyt poprzez, tu ciekawostka, cofnę. Tu ciekawostka przez Swift, ACH, o którym mówiłem wczoraj, US Fedwire. Transfery z bardzo małym fee, ciekawe jak. No i oczywiście free trading bez withdraw tam było, withdraw. No i oczywiście wypłacanie swoich asetów na całym świecie. 150 plus państw. No, ciekawe. Pierwszy raz nagrywam takiego shorta, bo po prostu uważam, że to jest bardzo duży boom. Łączenie wartości ze świata rzeczywistego z cyfrową gospodarką. Mamy Polymesh, niby współpracuje z nim. Mamy Harmony, niby współpracuje, tak? No i mamy ten Prime, który wygląda naprawdę całkiem nieźle. Zróbcie z tą informacją, co chcecie. Ja nagrałem. Pozdro, sława, hej, cześć. I tylko tyle chciałem wam pokazać. Krótki shortcik, tak, zróbcie z tą informacją, co chcecie. Dla mnie to jest potężna informacja i w zasadzie tyle. Sława, hej, cześć. Dajcie tylko znaka w komentarzu, czy takie ewentualne shortciki, jak mam na przykład godzinkę wolnego, was interesują, czy nie. I tyle.